Witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony KL209. Dzisiaj oczywiście drugi przegląd cyklu porad ogrodniczych oczywiście KL-a. Witam oczywiście jeszcze raz wszystkich oczywiście na moim kanale Porady Ogrodnicze KL-a z tej strony. Dzisiaj oczywiście drugi przegląd cyklu oczywiście rośliny. Praktycznie co słychać i tak dalej. Jak widzimy, moja mandarynka dosyć poszła do góry, jak żeście zauważyli. To praktycznie kwitło coś, chyba nawet kwitnie, bo jak mniej więcej widzimy, owoce już są, dochodzą praktycznie, bardzo mnie to oczywiście cieszy. Tu, jakby to powiedzieć, mandarynka dość spora, prawda? No, praktycznie o nią dbam. Ale co ciekawe jest, że Gwiazda Betlejemska się trzyma jakoś. No, o dziwo, dzięki oczywiście porady o Zielone Pogotowie. Moja gwiazda wypuszcza nowe listki. Jak mniej więcej widzicie. I co ciekawego, pelargonia kupna praktycznie z Biedronki miała być niby czerwona, drodzy Państwo, ale się okazała, zobaczcie, różowa. Różowa się okazała. Bardzo mnie to cieszy, że się okazała różowa, a nie czerwona, bo naprawdę jestem bardzo zadowolony. Oczywiście polecam takie pelargonie, bo naprawdę warto cieszyć oka i w ogóle, co jak mniej więcej widzimy, słońce świeci strasznie, bo jest bardzo ciepło, jest upał wręcz tu w Starogardzie. Jak mniej więcej widzimy, no, widać kwiatki, prawda? Tu oczywiście mam zasadzone, jak to powiedzieć, tu dziś mam karteczkę, chyba tak to piszę. Mam tu zasadzone kiwi. Odmiana Highward. Tak to mniej więcej wygląda. Zobaczymy, czy puści, bo na razie jeszcze czekam, aż to po prostu wykiełkuje. Czekamy te kilka miesięcy. Oczywiście będę musiał niestety podlać, bo ma za mało wody. Dobra. Tu mam oczywiście Amaryllisa. No, nie są oczywiście w trakcie tam przesadzenia. Tu oczywiście widzę, że moje pomidorki. To są takie, wiecie, daktylowe, nie? Ale tam już tam pewnie nic ich pewnie nie będzie. Nie wiem, zobaczymy. Może ktoś będzie chciał, może nie. Zobaczymy. Tu mamy oczywiście szczawik, taki, jak mniej więcej widzicie, tak to mniej więcej wygląda. Troszkę tu pójdę. Przepraszam, bo niestety. Przepraszam bardzo, bo naprawdę jest dosyć dużo. Oczywiście tu mamy też aloes duży, który oczywiście ostatnio dostałem od pewnej znajomej, która praktycznie chciała się go przed kotami. No chociaż w sumie ja też mam kota, niestety, drodzy widzowie, ale ten kot akurat aż tak nie szkodzi aloesowi. Jeśli pamiętacie, oczywiście fiołka afrykańskiego, zobaczcie, jak on teraz wygląda po podlaniu na spód doniczki, czyli na podstawkę. Tu oczywiście mamy fuksję, a tu mamy praktycznie resztę roślin. Tu widzę, że coś tu się stało z mandarynką. To nic, ona dojdzie do siebie, bo tu, jak mniej więcej widzicie, wypuszcza. To też chyba wypuszcza. Sprawdzę. Tak, chyba tak. Na razie niech to zostanie, zobaczymy. Aha, bo ja to zraszałem, dlatego on tak puściło. Tu mamy oczywiście fikusa i tu już oczywiście jest pierwsza objawa fikusa, bo chyba był zraszany. Ktoś go zraszał. Chyba, czy nie? Jak żeście zauważyli, tutaj jest. Nie wiem. Pewnie był zraszony, nie wiem, zobaczymy później. Tu mam oczywiście takie rośliny. Pelargonia, która praktycznie, zobaczcie, jak ona trzyma mocno. Praktycznie to jest albo cytrynę, albo bananowiec, który oczywiście wsadziłem jakieś parę miesięcy temu. Tu praktycznie nie wiem. Tu na pewno jest albo papaja, albo chemiroja. Tu jest guava, nawet nabytek z Warszawy. Tu mamy oczywiście amaryllis kolejny. Tu mamy oczywiście pachirę. Pamiętacie pachirę, jak był materiał, jak dbać o pachirę, to zobaczcie,
jak Pachira się teraz oczywiście nie ma. Nowe liście. Zobaczcie, tu wypuszcza. Nowy liść poszedł. Nowy. I zobaczcie tutaj, z tej strony. Tu też wypuszcza. Widzicie? Tutaj. Z tej strony. Bardzo przyjemna roślinka. Oczywiście dałem pałeczek nawozu. Tu oczywiście będę musiał palemkę podlać. Hamedore. Tak, Hamedora to jest palemka. Storczek taki dendrondium, chyba coś takiego, mniej więcej jakaś inna dokładnie nazwa. On będzie oczywiście przesadzany do nowej ziemi. No i tu mamy opuncję. Oczywiście opuncję to praktycznie wiecie, że rozmnażałem. Zaraz oczywiście do tego przejdziemy. Także oczywiście zaraz oczywiście wrócę. Zapraszam do kolejnych roślin. Jesteśmy oczywiście w innych roślinach. Tu jak widzimy mamy opuncję już ukorzenioną. Druga opuncja, przepraszam bardzo, tu jest oczywiście druga opuncja. Tu mamy właśnie te starczyki ukorzenione. Tu mam oczywiście paprykę. Oj, widzę, że pomidory mi padły. Dziwne. Ale dobra, mniejsza o to, bo i tak miałem się ich pozbyć, bo były bardzo malutkie i praktycznie wiedziałem, że oni prędzej czy później padną. Dobra, to będziemy mieli najwyżej wolną doniczkę. No to jest oczywiście skutek, niestety. Tak to bywa. Oczywiście tu mamy papryczkę. Bardzo ładna. Kolejna papryka. Aloes ukorzeniony. Tu mamy jeszcze cztery sadzonki aloesu. I tu jest jeszcze piąta sadzonka i szósta, sześć sadzonek, papryk ogólnie mamy 5, czyli praktycznie rzecz biorąc raz, dwa, trzy, tu cztery i tu praktycznie 5. 5 sadzonek papryk, tak to mniej więcej jeśli chodzi, wygląda o ten oczywiście przegląd roślin. To jest oczywiście kolejny taki, jakby to powiedzieć, materiał, który myślę, że przegląd, żebyście po prostu wiedzieli, o co chodzi. Oczywiście zapraszam, myślę, że za jakieś 2 tygodnie, czy może trochę prędzej, pokażę, co mniej więcej kwitnie na działce, czy coś nowego jest. Także oczywiście zapraszam tam na kolejne na działce materiały. A teraz oczywiście będę oczywiście się z wami żegnał, bo naprawdę po prostu tutorial się, jakby to będzie, zakończył i po prostu będziemy kończyć. Także oczywiście, jeśli kto czegoś oczywiście nie robi, to oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście subskrypcji mojego kanału, oczywiście Prado Ogrodnicze KL-a. Oczywiście do zostawienia oczywiście łapki w górę, jeśli oczywiście materiał się wam oczywiście spodobał, bo oczywiście to był drugi przegląd roślin. Także jeśli kto tego nie robi, to oczywiście zapraszam, zachęcam. No i myślę, że się widzimy za jakieś kolejne 2 tygodnie, może za tydzień. Zobaczę, jak tam czas pozwoli. Także oczywiście dziękuję wam za uwagę. No i oczywiście do zobaczenia do kolejnych materiałów, do poradów ogrodniczych oczywiście. Ale także dziękuję i na razie i do zobaczenia.